Serdecznie, nazywam się Ryszard Jaryszewski, ale to już znacie z pierwszego filmu. Dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o swoim synu. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo utalentowany człowiek. Na LinkedIn wielokrotnie pisałem, że jest bardzo utalentowanym programistą. No oczywiście ta droga nie była łatwa, musiał wiele się nauczyć, napocić, natrudzić, żeby osiągnąć taki sukces, jaki do tej pory ma. Ja myślę, że to jeszcze wiele przed nim. Może zacznę od tego, że wszystkie świadectwa od 2010 roku to były świadectwa z paskiem czerwono-białym, czyli najwyższe oceny uzyskiwał w szkole, w technikum, a także już w gimnazjum uzyskiwał. Później w technikum, żeby dostać się dalej, to jeszcze uzyskiwał bardzo takie no, cenne certyfikaty. Tu jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych START. Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymywał taki właśnie certyfikat. Tutaj następny brał udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki Informatyczne Nowej Generacji. To uczeń klasy trzeciej szkół politechnicznych energetyk w Wałbrzychu i tutaj został laureatem właśnie, pisze Piotr Jaroszewski, także mam się tutaj czym pochwalić. To było w Szczecinie, następnie tutaj jakiś też jest certyfikat międzynarodowy. Jest tego trochę, tutaj jest kolejny certyfikat, to już je zdał następujące moduły i uzyskał europejski certyfikat. Word, no przepraszam, po polsku może przeczytam. Podstawy techniki informatycznych komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, zarządzanie plikami, przetwarzanie testów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i precyzyjna i ostatni punkt, przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Nie? I tutaj to zdał na piątkę. I pisze tutaj Piotr Jaroszewski, także jest to następny certyfikat. No tutaj jeszcze jest do tego dołożone zaświadczenie właśnie, że w podstawie techniki informatycznej, przetwarzania tekstów i tak dalej, to co przed chwileczką czytałem, to jest takie potwierdzenie. W szkole technicznej, w technikum energetyk w Wałbrzychu, żeby na studia, na Politechnikę dostać się bez egzaminów, no podjęli się razem z kolegą takiego projektu Studia Talent, to się nazywa, z fizyki. No ale oprócz fizyki tam trzeba było wykazać się jeszcze programowaniem. No i kolega, z którym to realizowali, wykazywał się bardzo dużą zdolnością elektroniczną, natomiast Piotrek informatyczną. No i w ten sposób właśnie uzyskali taki certyfikat, że z oceną bardzo dobrą, tu pisze Piotr Jaroszewski, że dostali się na studia bez żadnych egzaminów. No, także został studentem, tak idąc. Bez żadnego ale, może tak. Tu jest następny certyfikat, podstawy języka programowania i zasady budowy aplikacji mobilnych, środowisko Android. Tu też jest właśnie Piotr Jaroszewski. Kolejny certyfikat, tutaj jest modernizacja kształcenia zawodowego w Dolnym Śląsku. Następnym takim jego jakby no, dyplomem to jest Piotr Jaroszewski za zajęcie trzeciego miejsca w zawodach z bezpieczeństwa komputerowego na obozie ILOCAMP. Tu jest taki właśnie medal, zajął trzecie miejsce. To jest też piękna sprawa, bardzo się z tego cieszył, bo zawsze mu chodziło po głowie, żeby no, mieć wysoki poziom, co chodzi o komunikowanie się w bezpieczeństwie komputerowym. Nie? Tutaj jest kolejny dyplom konkursu wiedzy informatycznej, gdzie zajął drugie miejsce. No i tutaj mam jeszcze różne inne, no nie będę ich w tej chwili pokazywał, bo chyba już i tak każdy wie, z
kim ma do czynienia. Chciałbym tylko powiedzieć, że informatyką zainteresował się od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej kupiłem mu komputer i edukowałem go poprzez różnego rodzaju gry typu łamigłówki, nie? Że tam trzeba było jakąś kreskę dołożyć, tu kuleczka przyleciała, tam ktoś połknął, tyłem mu wyszła, tu dziurkę trzeba było zatkać. No i w ten sposób właśnie gimnastykował swój umysł. No to jest piękna sprawa. Zalecam. Chciałbym podpowiedzieć rodzicom, którzy mają w tej chwili właśnie dzieci swoje, żeby inwestowali w nie. Ja na przykład to, że on chodził do technikum, to było za mało. Żeśmy zaczęli szukać możliwości, gdzie można jeszcze go dokształcać. I właśnie w ferie zimowe czy letnie, żeśmy zawsze wykupowali, dostawał zaproszenie i płaciłem tam 500. Jechał na tydzień w okolice Białegostoku i tam był organizowany taki event, gdzie za te zajęcia prowadzili no, z czołowych programistów w Polsce. Osoby jako czołowi programiści w Polsce, mistrzowie, wicemistrzowie. No, zajęcia były hardkorowe, syn mówił, nie? Bo od samego rana dostawali zadania, w południe miały być te zadania rozwiązane. Jeżeli ktoś rozwiązał, to przychodził na tablicy, rozwiązywał, pokazywał, czym się kierował, że rozwiązywał to zadanie. Następnie był wykład, kolejne zadania i kodowanie, czyli rozwiązywanie tych zadań do późna w nocy. Był taki przypadek, syn mówi, że no, włączyli sobie telewizor. No i przyszedł opiekun o 12 w nocy, on mówi, a to co, proszę wyłączyć natychmiast telewizor i macie kodzić, nie? Także no, mój syn, to jemu w to graj, bo on lubi długo siedzieć, także często tam siedzieli do drugiej, do trzeciej w nocy. No. Spanie mieli, wyżerkę mieli i tylko trzeba było się uczyć. Więc syn po powrocie, ponieważ jest ambitnym chłopakiem, po powrocie mówił, tatuś, to mi po prostu, te wyjazdy odmieniły mi moje spojrzenie na programowanie, algorytmy. Tam mi zaczynał nawijać jakieś tam drzewa, jakieś krzaki, coś tam. No w każdym bądź razie mówił mi o tym wszystkim, a ja przytakiwałem, no bo co mi zostało, nie? Także na LinkedIn pisałem o nim. W tej chwili jest na studiach na Politechnice i skorzystał z możliwości Erasmus i przeniósł się na pół roku do czerwca. Będzie studiował na Wyspach Kanaryjskich. W tej chwili jest tam, o czym pisałem. I poszukuje drobnych zleceń, no może nie tylko drobnych, bo nie wiem, jakie on ma tam możliwości. Można się z nim kontaktować, nie? On oferuje swoje usługi na stronie oferia.pl i tam są opinie o nim. No, niesamowite są opinie. To jest, mimo że to mój syn, ale muszę powiedzieć, że zadziwia mnie to wszystko, co tam piszą ci, którzy zlecili mu zakodowanie, czy napisanie programu, algorytmu, nie? Także polecam swojego syna, jakby nie było. Jest to wspaniały człowiek. W życiu jeszcze nie powiedział mi złego słowa, powtarzam. Ani razu w życiu nie powiedział mi złego słowa. Jest to cudowny człowiek, wspaniały programista. Mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nim jest do tego, żeby osiągnął. Dziękuję bardzo, do następnego.